zwykli pacjenci oddzieleni od nietrzeźwych osób. Browar Saskich ponownie na sprzedaż. Czy tym razem znajdzie się kupiec? Powiemy także o przygotowaniach Radomiaka do sobotniego meczu z Olimpią. To jest piątkowe wydanie dziennika. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Władze Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zdecydowały się na przeprowadzenie remontu szpitalnego oddziału ratunkowego. Celem modernizacji jest przede wszystkim oddzielenie zwykłych pacjentów od osób, które na SOR trafiają z powodu upojenia alkoholowego. Prace remontowe w głównym pomieszczeniu szpitalnego oddziału ratunkowego rozpoczęły się kilka dni temu. Po zakończeniu prac SOR będzie składał się z dwóch części. Jest wydzielenie takiego pomieszczenia, żeby pacjenci, którzy faktycznie przychodzą po poradę lekarską, nie oglądali tych panów, którzy są pod wpływem alkoholu. Będzie to pomieszczenie wydzielone, monitorowane cały czas, żeby nie... Ci, co oczekują na poradę lekarską, żeby nie patrzyli na tych, co leżą na materacach. Oprócz tego zostanie zamontowany specjalny system wentylacji. Dodatkowo jeszcze planowana jest wymiana drzwi, które między SOR-em a resztą szpitala są, bo niestety też się tak zdarzało, że pacjenci wędrowali sobie po szpitalu i chcemy też takiego procederu uniknąć. Pieniądze na realizację inwestycji pochodzą z puli, jaką miasto miało przeznaczyć na utrzymanie policyjnych pomieszczeń, w których dotychczas przebywały osoby pod wpływem alkoholu. Były pieniądze zabezpieczone na policyjną izbę zatrzymań, która funkcjonowała z lekarzem, który tam dyżurował. Policja wypowiedziała miastu tą umowę i mieliśmy, że tak powiem, na ten cel w budżecie 140 tysięcy złotych. Wyceniliśmy, ile ewentualnie taki remont w SOR-ze by kosztował. Wyszło, że 120 tysięcy i ja zdecydowałem, żeby te 120 tysięcy przekazać do szpitala. Wydzielenie osobnego pomieszczenia na terenie SOR-u jest tym bardziej potrzebne, bo jak wynika z danych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, każdego dnia do lecznicy zgłasza się około 17 osób w stanie upojenia alkoholowego. Urząd Miejski w Radomiu ogłosił drugi w tym roku przetarg na sprzedaż browaru Saskich. Potencjalnych nabywców do zakupu nieruchomości ma zachęcić nowa, niższa cena. Pierwszy przetarg na sprzedaż browaru Saskich został ogłoszony w połowie tego roku. Wtedy też cena wywoławcza nieruchomości przy ulicy Limanowskiego została ustalona na poziomie 1 744 000 zł. Jednak niestety pozostał on bez rozstrzygnięcia. Nikt nie zgłosił się, nikt nie był chętny, aby browar Saskich nabyć. Dlatego zdecydowaliśmy się też ogłosić drugi przetarg. Obniżyliśmy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami cenę tej nieruchomości. Obecnie cena wywoławcza to 1 309 000. Chętni na zakup browaru Saskich mogą zgłaszać się do 10 listopada. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest wpłata wadium, które wynosi prawie 131 tysięcy złotych. Przetarg dotyczy działki o powierzchni prawie 11 tysięcy metrów kwadratowych wraz z zabudową. Ewentualny nabywca będzie mógł liczyć na bonifikatę od ceny sprzedaży w wysokości 50% w części dotyczącej ceny tego zabytkowego obiektu. Nowy właściciel nieruchomości przy ulicy Limanowskiego nie będzie mógł prowadzić tam działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Browary Warka, takie jak na przykład produkcja, konfekcjonowanie oraz sprzedaż piwa, a wszystko dlatego, że cały teren został przekazany gminie w ramach darowizny i Browar Warka zaznaczył, że w przyszłości nie może tam być prowadzona tego typu działalność. Przypomnijmy, że Browar Saskich powstał na bazie niewielkiego browaru uruchomionego w 1812 roku. Rodzina Saskich przejęła browar po powstaniu listopadowym. Najsłynniejszym produktem radomskiego browaru było piwo L. Po II wojnie światowej browar upaństwowiono. Z czasem stał się częścią browarów Warka. W drugiej połowie lat 90. produkcja piwa w Radomiu została zawieszona. W sobotę Radomiak Radom zmierzy się z Olimpią Elbląg w meczu 12. kolejki drugiej ligi. Faworytem są Zieloni, którzy ewentualnym zwycięstwem mogą umocnić się na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Olimpia Elbląg to beniaminek drugiej ligi. W dotychczasowych spotkaniach piłkarze Adama Borosa zdobyli 13 punktów, dzięki czemu zajmują 10 miejsce w tabeli. Olimpia to drużyna, która najwięcej spotkań remisuje. W dotychczasowych 11 kolejkach punktami dzielili się aż 7 razy. Widziałem 3 mecze, jakieś mecze na wyjeździe i u siebie. Tak jest taki ten klasyczny zespół drugiej polskiej ligi, który jest bardzo dobrze poukładany, ma swój sposób gry. Bardzo dobry jest przejściu do ataku, bo tam ma w przodzie 4-5 bardzo takich zawodników szybkich, bardzo dobry z piłku. A głównie
brankostrzelnych, bo właśnie tam ta czwórka strzelała za 11 kolejek 17 gole. Bojowe nastroje panują także w zespole. Piłkarze nie ukrywają, że w sobotnim meczu liczy się tylko zwycięstwo. Nastawienie bojowe. Jesteśmy napędzeni ostatnimi wynikami i jedziemy dalej zdobywać kolejne punkty. Radomiak do Elbląga pojedzie w osłabionym składzie. Część zawodników jest kontuzjowanych, inni pauzują za kartki. Jest tam Spiechalka, który jest z polską reprezentacją, jest tam z powodu kartek Matiu Bemba a Kościelny, jest tam z powodu kontuzji oczywiście jeszcze Szymon Stanisławski a jest tam Cupriak Kamil. Także myślę, że je tam jeszcze jakieś wątpliwości u stanu Piotka Gurzendy a Macieja Filipowicza, ale myślę, że ty będą, także. Ale mam nadzieję, że i przez to wszystko, że poukładamy mocny zespół. Początek meczu Olimpia Elbląg Radomiak Radom w sobotę o godzinie 16. Relacje z tego meczu obejrzą Państwo na www.zebra.tv. Czas na książkę na weekend. Tym razem recenzja wyjątkowej lektury dla dzieci. Nic autorstwa Marii Mariańskiej-Czernik to niebanalnie zilustrowana, pełna zabawnych sytuacji, zaskakujących skojarzeń, ukrytych znaczeń i gier językowych. Doskonała opowieść dla małych i dużych. Jak zdefiniować słowo nic? Ja myślę, że paradoksalnie dorośli mieliby większy problem niż dzieci. I właśnie dlatego na zbliżający się weekend serdecznie polecam do wspólnej lektury książkę pod tytułem Nic. Jest to wspólny projekt autorki tekstu Marii Mariańskiej-Czernik i autorki bardzo nietypowych ilustracji Krystyny Lipko-Sztarbało. I myślę, że powiedzenie, że ta książka jest o niczym, nabiera tutaj zupełnie nowego sensu, bowiem faktycznie jej głównym bohaterem jest nic. I to nic nie waży, to nic nie wie ile ma lat, niewiele umie o sobie powiedzieć, ale wybiera się w podróż dookoła świata. Ma wiele przygód, jedną z nich jest spotkanie na pokładzie samolotu siedzącego obok nikogo. Jak już się Państwo domyślacie, książeczka opiera się na językowym żarcie, na zabawie językowej właśnie z tym słowem i jest swoistym treningiem wyobraźni. Myślę nie tylko dla dzieci, ale także, może nawet przede wszystkim dla dorosłych. Przygody słowa nic są zilustrowane bardzo nietypowymi ilustracjami. Autorka odjęła kolor, natomiast zdecydowała się na takie bardzo nietypowe i kadrowanie i pokazanie przestrzeni. Tutaj jest bardzo dużo szczegółów, które dzieci mogą sobie oglądać, wyłapywać, ale przede wszystkim właśnie bawić się językiem, bawić się tym jednym słowem, które również w tekście jest wyodrębniane. Ja myślę, że nic nie zaszkodzi, jeżeli ten trening wyobraźni zrobicie Państwo właśnie z tą książką. Serdecznie polecam. Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie na dzisiejszą premierę Słonecznej TV. Dziś konkurs stylowy, czyli zmagania o to, kto lepiej się ubierze. Tym razem w TK Maxie. Temat to cała ja. Czyli musicie przygotować stylizację, która odzwierciedla Wasz charakter i osobowość. I uwaga, ja teraz mam za minutę godzina pełna, więc 3-4, czas start! Zaproszeniem do Galerii Słonecznej, w zasadzie na Słoneczną TV, na www.zebra.tv kończymy to dzisiejsze wydanie dziennika. Przed nami jeszcze sport przygotowany przez Łukasza Kościelniaka, a także prognoza pogody. Do zobaczenia!
sobotę kolejne ligowe spotkanie rozegrają piłkarze Radomiaka Radom. Podopieczni Wernera Liczki pojadą do Elbląga, gdzie zmierzą się z Beniaminkiem drugiej ligi Olimpią. Początek spotkania o godzinie 16. W środę awans do półfinału Pucharu Polski wywalczyła Broń Radom, która pokonała występujący w klasie A Gryf Policzna 2-1. W sobotę podopieczni Dariusza Różańskiego zmierzą się na własnym stadionie z klubem sportowym Piaseczno. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17. Sezon ligowy rozpoczyna Rosa Radom. W pierwszym meczu zespół Wojciecha Kamińskiego zmierzy się z Beniaminkiem Miasto Szkła Krosno. Pojedynek rozpocznie się w sobotę o godzinie 12:40, a transmisję przeprowadzi Polsat Sport. We wtorek udaną inaugurację nowych rozgrywek zaliczyli siatkarze Cerrad Czarnych Radom, którzy przed własną publicznością pokonali AZS Częstochowa 3-1. Kolejne spotkanie podopieczni Roberta Prygla rozegrają w poniedziałek w hali Mosir o godzinie 17:30. Zmierzą się wówczas z BBTS-em Bielsko-Biała. Piąte ligowe zwycięstwo w tym sezonie będą chcieli zanotować piłkarze ręczni klubu sportowego Uniwersytet Radom. Tym razem podopieczni Mariusza Greli zmierzą się na wyjeździe z wiceliderem Politechniką Anilana Łódź. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż ekoklasę, zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi, ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. W sobotę w Radomiu pochmurno i deszczowo, na termometrach 7 stopni. W niedzielę pochmurno z przejaśnieniami. W poniedziałek duże zachmurzenie i opady deszczu, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 8 stopni.